temat następnego wykładu jest podobny i podobne będą wnioski, dlatego jeszcze tę dyskusję będziemy kontynuować. Doktor Krzysztof Buczalski, który jest, no, zasadniczo zajmuje się szeroko rozumianą estetyką i już czeka na bo wydał książkę habilitacyjną interesującą, ale dzisiaj właśnie chciał podobnym, nieco podobnym duchu postawić kropkę na nim, także prosimy bardzo. Tak, wydaje mi się, że w pewnym sensie mówię teraz będzie do pewnego stopnia wyciągnięciem wniosku z tej diagnozy pana profesora, że nie da się rozstrzygać pewnych infekcji, co na chciałem zadać pytanie i zdążyłem. Wydaje mi się, że to jest takie powtórzenie wniosku, do którego przewodniczący raz wcześniej sami, że nie da się rozstrzygać nic dowodem na istnienie Boga i tylko na nieistnienie Boga i jednak sam pozostaje to w duchu. Proszę Państwa, ale mój referat właściwie wybędzie się jakby z takimi technicznymi szczegółami. Nie będzie się zajmował takimi technicznymi szczegółami bardzo fachowej dyskusji dotyczącej dzisiejszej autonomii, tylko jak powiedziałem, raczej chciałbym wyciągnąć z tego pewne wnioski dotyczące kondycji i można powiedzieć rozumienia filozofii w ogóle i tego, jak filozofia jest, czy jak powinna być postrzegana w naszej kulturze i naszej cywilizacji. Bo wydaje mi się, że dosyć wiele od tego zależy. Otóż wydaje się, że dzisiaj filozofia jest dość często postrzegana z coraz większą nieufnością. Coraz częściej jest tak, że naukowcy z innych instytutów, zarówno humaniści, jak i naukowcy ścisłych, ściśli, podejrzewają, że filozofia nie ma właściwie jasnych kryteriów i uprawiania, że bardzo trudno jest uznać, jakby orzec, co jest wartościowe, a co nie. Filozofia jest podejrzewana o to, że nie jest nienegocjowalny, że jest być może domeną fantastów, a nawet może naciągaczy. I to się jakby odczuwa na uniwersytecie przy różnych okazjach, gdy na przykład można powiedzieć, jest rozważana sprawa nowego etatu na wydziale i przedstawiciele innych instytutów ewentualnie są w stanie zaakceptować historykę filozofii, bo historyk to robi coś, można powiedzieć, neutralnie opisowego, ale każdy inny filozof jest podejrzany. Otóż, że sytuacja rzeczywiście jest dość poważna i że trzeba się jakby na nowo przemyśleć, jak mamy dalej filozofię uprawiać, chciałbym sobie taką krótką anegdotę opowiedzieć. Otóż, rzekomo w czasie posiedzenia Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się następujący krótki dialog pomiędzy znanym fizykiem i znanym filozofem. Znany filozof wyrażał swoje zakłopotanie faktem, czy wręcz oburzeniu z faktu, że filozofia jest coraz bardziej, można powiedzieć, dyskryminowana, spychana, ograniczana i tak dalej. I znany fizyk miał powiedzieć, panie profesorze, jeszcze w XVII wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładało się takie przedmioty jak okultyzm i wiedza tajemna. I już się nie w związku z tym, żeby filozofia nie stała się takim kolejnym, można powiedzieć, elementem, wydaje mi się, że powinniśmy jakoś temu zaradzić i coś z tym faktem zrobić. I moja teza jest taka, na początku ją, tak można powiedzieć, nie wyartykułuję, a potem będę ją uzasadniał. Moja teza odnosi się przede wszystkim do metafizyki, do tego, co jest najczęściej rozmawiane jądro filozofii. Przez metafizykę rozumiem takie rdzenne pojmowanie, to znaczy poszukiwanie pierwszych zasad prawdziwego bytu, bytu koniecznego, prawdziwej natury bytu, prawdy absolutnej, niepodważalnej, niezmiennej, trwałej i tak dalej, wszystkie takie określenia, które są typowo z tym związane. W dzisiejszej ontologii zaczęliśmy, można powiedzieć, te określenia już nie brzmią tak emfatycznie, ale jakby dojść do tej istoty i inflacjonizmu, to de facto o to chodzi. Chodzi o prawdziwą naturę bytu, tak, można powiedzieć, niepodważalne fakty o bycie jako takim. Zasadnicza teza mojej wypowiedzi brzmi, metafizyka tak rozumiana jest dziedziną, która nie ma uwzględnionego roszczenia do powszechnego obowiązywania, tak? Pan profesor szuka, że poprzez serwis jest nierozstrzygany, jako taką powinna być wyłączona z filozofii, której takie roszczenie do dyscypliny akademickiej, czy też uniwersyteckiej powinny przysługiwać. Zaś metafizyka powinna być uznana za przynależącą do sfery tego, co prywatne, podobnie jak religia czy poezja, którą czytamy, bądź której nie czytamy. I podobnie jak odniesienie do religii, poezji, które są oczywiście bardzo ważnymi, że tak powiem, przejawami ducha ludzkiego, ale są metafizyka jest bardzo ważnym przejawem ducha ludzkiego, a więc podobnie jak odniesienie do religii i poezji,
które same nie są dziedzinami akademickimi, ale dziedzinami akademickimi jest wiedza na ich temat, mianowicie religioznawstwo i literaturoznawstwo. Tak też podobnie powinno stać się z metafizyką. Powinna znaleźć się na uniwersytecie w postaci wiedzy o niej, która mogłaby być nazywana metafizykoznawstwem. To coś można powiedzieć podobnego do historii idei, do historii filozofii, ale niewątpliwie byłoby to z jednej strony szersze, a z drugiej strony węższe, dlatego że nie dotyczyłoby całej filozofii, tylko właśnie można powiedzieć tego metafizycznego jądra. Natomiast filozofia powinna pozostać co to podlega interesowi negocjowalności, czemu może przysługiwać roszczenie do powszechnego obowiązywania, gdzie możemy rozwijać realną wiedzę, oczywiście nieabsolutną i niepodważalną, której właśnie dzięki temu postępie jest możliwe. Jak wygląda moja argumentacja na rzecz takich tez? Jeśli wyjdziemy od tego źródłego sensu metafizyki, o którym powiedziałem, to wiedza taka musi przekraczać subiektywne mniemanie, które z natury jest osobniczo różnorodne. Nie może być tak, posługując się sformułowaniem Platona, że dla jednego wiedza jest taka, a dla innego inna. Jeżeli taka wiedza, pewna, absolutna, prawdziwa, niezmienna i tak dalej, przekraczać subiektywne mniemanie, to znaczy, że musi się odwoływać do pewnych intersubiektywnie akceptowanych momentów do zewnątrz. I w związku z tym naturalne jest, naturalne było to też dla Platona, że jedyną metodą, która może nas do nich doprowadzić, jest metoda racjonalna. Oczywiście metoda taka nie gwarantuje takiej wiedzy, ale odrzucenie takiej metody racjonalnej całkowicie pozbawia nas możliwości dotarcia do tego. Nie mamy jakiejś możliwości w ogóle dyskursu, prawda? I uzgadniania czegokolwiek. Taki projekt metafizyczny od początku był wątpliwy, jak zauważył osobiście. Dzieje w filozofii to wyłącznie wyłączanie kolejnych elementów metafizyki spod jurysdykcji rozumu. W średniowieczu odbywało się to poprzez wyłączanie kolejnych praw wiary spod jurysdykcji rozumu. Ciągle jednak centralne kwestie istnienia Boga, którego nieraz identyfikowano z pierwszą zasadą, z absolutem, była chociaż coraz większym trudem uznawana za coś, co poddaje się rozumowi. W końcu na sprawę Kanta również to przeświadczenie upadło. To znaczy okazało się, że w racjonalny sposób z czystego rozumu teoretycznego nie możemy wychodzić do praw ostatecznej i absolutnie pewnej na temat pierwszego zapytu. Co ciekawe, mimo że taka wiedza okazała się niemożliwa, metafizyka w żadnym razie nie upadła. Lecz ciągle dmucha znowu siłę. Dlaczego tak jest, postaram się odpowiedzieć za chwilę. Natomiast filozofia stanęła moim zdaniem przed dramatycznym wyborem, któremu z dwóch elementów swojej tożsamości pozostać wierny. Poszukiwanie prawdy absolutnej czy racjonalnej metodzie, skoro utrzymanie obu jednocześnie okazało się niemożliwe. Zatem od momentu wystąpienia Kanta datuje się rozszczepienie filozofii na dwie bardzo odmienne gałęzie, czy też sposoby uprawiania. Po jednej stronie stają ci filozofowie, którzy zachowali cel dociekania, czyli dążenie do prawdy absolutnej, niezmiennej i tak dalej, siłą rzeczy porzucając racjonalną metodę, skoro na pracy racjonalnej takiej prawdy osiągnąć nie można. Tu można znaleźć wszystkie nurty irracjonalistyczne, intuicje mistyczne, takie jak na przykład Kierkegaard, Bergson, Heidegger, filozofia dialogu. Po drugiej stronie mamy tych, którzy są raczej skłonni zachować racjonalną metodę i prawomocy wnioskowania w dążeniu do prawdy, która jednak tym samym nie może być absolutnie pewna, całościowa jest to też. Po tej stronie mamy oczywiście pozytywizm, filozofię analityczną, czyli część filozofii analitycznej, nurty tego rodzaju. Na pierwszy rzut oka można by sądzić, że to ci pierwsi są bardziej wierni cennemu pochowaniu filozofii, skoro są do tej pierwotnego celu, a zmieniają tylko coś instrumentalnego i zewnętrznego, mianowicie racjonalną metodę, która okazała się bezużyteczna. Natomiast ci drudzy, tak jak się tego cennego celu wyrzekali. Uważam jednak, że tak w istocie nie jest. Powiem tak, jak powiedziałem na początku, znaczy nie jest tak, że tylko ci pierwsi są prawdziwymi spadkobiercami pierwotnej tej filozofii, ci irracjonaliści. Uważam, że tak nie jest w istocie, bowiem jak powiedziałem na początku, racjonalne metody jest nieodzownym składnikiem dążenia do prawdy obiektywnej, a jedynie taka może być nadzieją na trwałość i niezmienność. W momencie, gdy porzucamy racjonalną metodę, możemy dążyć do absolutnej pewności jedynie za cenę zamknięcia się w subiektywności. Tak więc wszystkie pokantowskie metafizyki zamykają się w istocie w dobitnie artykułowanym subiektywnym mniemaniu, którego nadzwyczajna siła ma dać pozór pewności. Siła tego mniemania, siła, że tak powiem, perswazyjności i przekonywania innych. Tak? Można powiedzieć, że to ci, którzy zachowali racjonalną metodę i oparcie na tym, co jest subiektywne, w istocie bardziej zbliżają się do prawdy aktywnej i trwałej, która oczywiście nie może być absolutnie pewna i całościowa. W istocie jednak żaden z tych odłamów, które powstają po rozszczepieniu, nie jest w pełni wierny rdzennemu projektowi filozoficznemu, bo konsekwentne trwanie przy nim, zachowanie go w całości po prostu okazało się niemożliwe. Ten rozłam filozofii, moim zdaniem, jest zasadniczy i nie należy w jakiś próżny sposób dążyć do jego przezwyciężeń. Raczej mówiąc przenośnie, należy formalnym rozwodem przypieczętować 200-letnią separację. Pozostaje teraz pytanie, skąd bierze się nadzwyczajna siła i wydajność metafizyki, która ciągle się odnosi? Mimo tego
To jest właściwie niemożliwe. Ta nadzwyczajna idealność sugeruje, że metafizyka czerpie swoją siłą ze znacznie potężniejszej i ważniejszej potrzeby ludzkiej niż upodobanie do spójności rozumowania. I w istocie też nie zdążenia do jakiejś realnej wiedzy. Jaka to potrzeba? Odpowiedź nie jest specjalnie odkrywcza. Możemy znaleźć ją już u Platona, jednego z założycieli metafizyki, który jasno stwierdza, co właściwie jest stawką metafizyki. Jaką są to znajdujemy na przykład w Hucie? Eros miłości i mądrości, filozof, prowadzi nas ku piękno równoznacznemu z dobrem i ku szczęściu, jakim jest posiadanie dobra. Przedmiotem miłości uzgodnionej przez Eros jest wieczne posiadanie dobra. Pragnąc wiecznego posiadania dobra, musi człowiek nieśmiertelności pragnąć. Gdy przebiegłszy wszystkie stopnie dążenia do piękna, na ostatnim szczeblu tej drogi człowiek mąca piękno samo w sobie, nieskalane, czyste, wolne od obcych pierwiastków, niespełnione wszelką lichością śmiertelną, ale to nadświadome, wieczne, jedyne, niezmienne, wtedy dotyka tego, co naprawdę rzeczywiste. Kochankiem Bogów się staje i komu wolno marzyć śmiertelności, to jemu wolno. Zatem celem poznania metafizycznego jest w istocie wieczne szczęście i nieśmiertelność. Ściśle związana z zagrożeniem śmierci jest potrzeba bezpieczeństwa. Otóż człowiek w świecie dlatego zbyt wielki i skomplikowany, aby móc go poznać i ze wszech stron niosące różnorodne zagrożenia prawie przezwycięży tego strachu. Chaos i niewiedza wzmagają tajemniczość i niepewność. Remedium na to jest opanowanie chaosu poprzez przejrzenie konstrukcji świata i poznanie jego najgłębszej zasady, tak aby świat stał się znajomy i przewidywalny, a być może wręcz sterowalny, a więc swojski i bezpieczny. Tak więc jedną z podstaw dążenia do wiedzy absolutnej, do poznania całościowego, metafizycznego jest potrzeba bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo i nieśmiertelność to te istotne potrzeby ludzkie, które są siłą napędową metafizyki. Naturalnie wiedza metafizyczna nie daje żadnej realnej kontroli nad światem. Jeżeli cokolwiek ją daje, to w zagranicznym zakresie, to wyłącznie wiedza faktyczna. Obarczona to pomiędzy pewnością, fragmentarycznością i pragnącą pewność. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę metafizyczną, chodzi wyłącznie o wyobrażenie, o wyobrażone rozumienie świata, wyrażone w znajomości, w cudzysłowie, pierwszej zasady i o wyobrażoną przewidywalność i kontrolę. Wynika z nich jednak jak najbardziej realne poczucie ładu, harmonii i bezpieczeństwa. Dla zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa wystarczyłoby całkowite i wyczerpujące zrozumienie zewnętrznego świata i praktyk sączących. Faktycznie można powiedzieć, że postęp nauki i cywilizacji zwiększając naszą kontrolę nad światem zewnętrznym poszerza również zakres naszego zewnętrznego bezpieczeństwa. Jednak w celu przezwyciężenia śmierci konieczna jest ponadto nasza partycypacja w czymś wiecznym i niezmiennym. Stąd najwyraźniej wynika roszczenie, aby wiedza metafizyczna była absolutnie pewna i niezmienna, aby dotyczyła podstawowych, wiecznych, niezmiennych przymiotów bytu. Bowiem wiedza mniej niż absolutnie pewna zawsze byłaby narażona na zakwestionowanie i konieczność modyfikacji, nie byłaby więc niezmienna i nie gwarantowała nieśmiertelności. W istocie więc metafizyka odpowiada na bardzo podobną potrzebę ludzką, na jaką odpowiada religia. Jeśli chodzi o religię, to w związku z daleko idącą doniosłością tej potrzeby zostało wypracowane w naszej cywilizacji pojęcie wolności. To znaczy przeświadczenie, że każdy człowiek ma prawo sam rozstrzygać, jaką potrzebę, bardzo ważną, będzie realizował. To pojęcie wolności religijnej jest w sposób absolutnie nierozłączny, związane z neutralnością światową wolnego państwa. To, co państwowe, jest obowiązujące dla wszystkich obywateli. W związku z tym, jeżeli jakikolwiek element religii jest częścią tego, co państwowe, automatycznie ogranicza wolność religijną tych obywateli, którzy nie przynależą do tej właściwej religii, albo w ogóle są niereligijni. Uważam, że podobny argument można stosować do metafizyki. Co prawda metafizyka ze względu na swoją elitarność nigdy nie będzie tak ofensywna jak religia, dopóki nie została poddana w zasadzie neutralności światopoglądowej państwa. Ale mnie osobiście opresywność tych metafizyków bardziej dotyka niż opresywność religijna. Dlatego, że jeżeli chodzi o religię, to mam do niej większy dystans. Natomiast jeśli chodzi o metafizykę, to często jestem napominany i postponowany, czy strofowany, gdy głębia albo doniosłości tej metafizycznej nie dostrzegam i nie wyczuwam. Jestem, jak to określamy, jako niewrażliwy transcendent i takie różne, można powiedzieć, określenia są stosowane i niepoważne, niefilozoficzne. Dla mnie, muszę powiedzieć, teorie metafizyczne są do pewnego stopnia nudne, dlatego że są całkowicie przewidywalne. Zawsze celem jest tylko potwierdzanie się w przekonaniu, że istnieje jakiś prawdziwy tryb, pierwsza zasada, jakaś esencja i tak dalej. A wszystko inne jest, można powiedzieć, tylko ornamentem, który jakby służy temu samopotwierdzaniu i samoutwierdzaniu. Strategie zaspokojenia opisanej potrzeby metafizycznej, daną nazwę, a więc potrzeby pewności i bezpieczeństwa, są bardzo różne. Klasycznie
to w idealizmie niemieckim zostało opracowana taka figura, że są trzy drogi dążenia do absolutu. Religia, filozofia i sztuka. Jak się okazuje, sztuka właściwie nigdy nie należała do sfery tego, co państwowe. Religia długo należała, ale w końcu na, pod wpływem tej oświeceniowej częściowo zasady nieodpowiedzialności światopoglądowej państwa została też uznana jako coś, co jest właściwie prywatne. Natomiast metafizyka jakby ciągle zachowuje to, moim zdaniem, nieuprawnione roszczenie do powszechnego obowiązywania. I sądzę, że można wobec metafizyki wyciągnąć takie same wnioski jak wobec religii i sztuki. Zresztą to nie są jedyne strategie zaspokajania potrzeby metafizycznej. Myślę, że gdy matematyk kontynuuje jakieś twierdzenie matematyczne lub go dowodzi, to też w pewnym sensie jakaś jego potrzeba metafizyczna jest wtedy zaspokajana. Różnica między metafizyką, czy też nawet myślę, że fizycy też mają tego rodzaju doznania. Natomiast różnica między metafizykiem a matematykiem lub fizykiem jest tego rodzaju, że o ile dla matematyka czy fizyka jest to, można powiedzieć, wartość naddana, jest to jego prywatny dodatkowy zysk, a nie dlatego on jest zatrudniony na uniwersytecie i uprawia dyscyplinę matematyki czy fizyki, że ma taki dodatkowy zysk z tego powodu. Natomiast dla metafizyka jest to właściwie wartość jedyna, poza tym nie ma żadnej innej wartości. Teraz problem jest, że to wszystko brzmi być może tak troszkę dosyć negatywnie z powodu metafizyki, ale chciałem. Ale chciałem właśnie tutaj jakby podkreślić, że uważam, że o ile kładę metafizykę na podobnej szalie religii, to uważam, że jest to, tak jak powiedziałem, coś, co odpowiada na bardzo istotną potrzebę ludzką. I w związku z tym w żadnym razie nie chciałbym twierdzić, że metafizyka zginie, że jest nam niepotrzebna i tak dalej. Jest bardzo istotnym przejawem ducha ludzkiego, ale powinniśmy się nią inaczej zajmować. Tak właśnie, jak się zajmujemy religią czy poezją, to znaczy w ramach literaturoznawstwa czy religioznawstwa, prawda? Tylko w takiej formie metafizyka powinna być moim zdaniem zachowana jako... Czyli już w kolejnych wypadkach możemy nie słuchać o to. Być może ontologia formalna, która się jakby zbliża do logiki i jest jakaś, można powiedzieć, operatywna... Ontologia formalna nie jest metafizyką, nie dotyczy też. Myślę, że niektórych przykładów dotyczy, ale tutaj jakby oczywiście jakby rozstrzygnięcie, gdzie jest ta granica, nie jest takie proste. Dobrze, podajmy z tym tutaj upominanie to się koniec tego. Jeżeli chcemy pójść na obiad, no dobrze. Yes. A koniec, tak? Tak. No to Rozumiem. Już chyba, że ostatnie zdanie. No właśnie zastanawiam się, czy coś takiego. Ostatnie zdanie, mam dyskusja, żeby... Nie, to musiałby coś tam jakiś nowy... Może tylko na podsumowanie znowu taki króciutki cytat, bo już Roman kiedyś coś takiego powiedział. Metafizyka nic nam nie dała, tylko złudną pociechę. Otóż ja właśnie temu chcę się częściowo przeciwstawić. Chcę powiedzieć, dała nam nasz pociechę. To bardzo ważne i to bardzo dużo. Tego można powiedzieć, nie chciałbym nikogo odpierać. To jest jeszcze takie pytanie, czy do państwa, no, czy państwo deklarują się, że zostaną parę minut dłużej, jeśli będzie obiad? No, że... ta sprawa jest ważniejsza. No to trzymam to słowo, dobrze. To może zacznę od profesora Garbacza. Ja widzę jeszcze dwa zdania. Jedno to jest moje przyczycie metafizyczne. Przed chwilą byłem w toalecie i tam znalazłem następujący manifest. Do narodu polskiego manifest. W sprawie natychmiastowej kognitywizacji życia. I punkt pierwszy jest istotny dla naszych życia. Punkt pierwszy. Uznajemy metafizykę, epistemologię, aksjologię za bezużyteczne elementy filozofii i zarządzamy ich natychmiastową denaturalizację. No to jestem dużo mniej skrajny. O, kognitywizacji męskiej na żałobę. Państwo, druga rzecz. Ja się obawiam, że to kryterium, które tak tutaj Pan nam zarysował, dlaczego należy usunąć metafizykę z filozofii, czy ewentualnie inaczej uprawiać, to ono wycina nie tylko metafizykę jako przedmiot uniwersytecki, ale wycina większość humanistyki, część nauk społecznych, co gorsza również pana wystąpienie też. Bo większość z tych testów, które pan postawił, nie jest mi tak subiektywnie. Poprzednio obowiązywalne. Interesuje negocjowalne. To jeszcze nie jest obowiązywanie. Bo możliwość negocjacji. Kiedy powiem tak szybko sobie
głowie, jak pan skończył argumentację, którą tutaj pan nam przedstawił, to większość z tych jakby argumentów można by inflacyjnie rozszerzyć w ten sposób. Mi się wydaje, że to są pana osobiste przekonania, szczególnie dotyczące tego, skąd się wzięła metafizyka i dlaczego ona jest tak trwałym elementem kultury europejskiej. No to są pana prywatne przekonania, w związku z tym powinny zostać usunięte z programu studiów uniwersyteckich. I możemy tutaj już tworzyć przedmiot OPA na tego rodzaju stworzenia. Więc mi się wydaje, że to kryterium powszechna obowiązywalność i tak dalej jest zbyt mocne. To może będzie łatwiejsze kryterium rozstrzygalności, czy też może być nadziejna rozstrzygalność. Jeżeli chodzi o pytania metafizyczne, to jest znaczy jasne, że nie mam żadnej nadziei na rozstrzygalność. Pan profesor Żubka tak po raz kolejny w historii filozofii pokazał, że tak właśnie jest. No? Także natomiast jeszcze jedną uwagę. Ja nie sądzę i uważam, że owszem, że to wycina więcej niż metafizykę, ale na pewno nie to wszystko, co pan wymienił. Po prostu uważam, że w niektórych dyscyplinach filozoficznych, takie jak na przykład estetyka, etyka i tak dalej, też są, tak to można powiedzieć, elementy mocno metafizyczne i należałoby również te dziedziny jakoś zreformować. A czy mógł pan jakąś tezę podać etyczną, która jest rozstrzygalna? Tezy etyczne nie są rozstrzygane, tezy etyczne są, można powiedzieć, wynikiem, czy też jakby budowania konsensusu na podstawie wzajemnej argumentacji przekonywania się. Natomiast jeżeli któraś jakby strona próbuje mówić, taka jest, można powiedzieć, wartość prawdziwa, a inni się mają zamknąć, no to są właśnie takie, można powiedzieć, metafizyczne tezy etyczne. Prawda? I dosyć często z taką retoryką się spotykamy. A jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, mianowicie w roli no nic, może mi się o tym przypomnę, przepraszam, ale co już powinienem odpowiedzieć panu? Aha, że to jest tylko moje prywatne mniemanie. Proszę państwa, ja uważam, tak jak powiedziałem, to jest właściwie w gruncie rzeczy słowo mało oryginalne. Jedyna moja oryginalna teza to jest ta właśnie teza, że tak powiem, pragmatyczna rozdzielenia metafizyki od filozofii, uprawiania metafizyki jako metafizyki. To jest, powiedzmy, oryginalne. Natomiast tamta wcześniejsza diagnoza to jest coś, co można powiedzieć, jest z nami od około 200 lat. I w pewnym sensie ja jakby tutaj czuję nieoryginalność. Ja pamiętam, że kiedyś wygłaszałem podobne poglądy i ktoś zwrócił, zapytał mnie, czy wzorowałem się na tak zwanym wykładzie o etyce Wittgensteina. Ja się w ogóle nie wzorowałem, nawet ze zdaniem przeczytania, że nie znałem tego wykładu o etyce. Następnie przeczytałem ten wykład o etyce Wittgensteina i stwierdziłem, że właściwie on mówi to samo. I to nie dlatego, że ja jestem tak genialny, że to jest filozoficzne, tylko to są po prostu idee, które, że tak powiem, są częścią naszej kultury. To jest, można powiedzieć, coś. To nie, w związku z tym to nie jest tak dodatkowe moje osobiste mniemanie. Ja tak dlaczego uważam, że jestem tak pana duchową? Bo jednak psychika ludzka okazuje się tak złożonym fenomenem, że. Psychika ludzka okazuje się tak złożonym fenomenem, że takie niemanologie według mnie są świetnie fałszywe. Na przykład. W psychologii poznawczej współcześnie bada się funkcjonowanie i istnienie różnego rodzaju prostych pojęć w grubych pojęciach ludzkich. Takie proste pojęcia jak garnek czy samochód okazują się tak skomplikowane, że potrzeba jest specjalnych badań wielokrotnie powtarzanych z różnych punktów widzenia, żeby rozstrzygnąć pewne proste pytania dotyczące tych pojęć. A tutaj przedstawiam taką mocną tezę a propos tego związku między metafizyką a pragnieniem nieśmiertelności. Według mnie, gdyby, jeśli było to możliwe, przeprowadzić badania psychologiczne, to byłby zupełnie inny, bo introspekcja chyba nie jest najlepszym tutaj Jestem jakby w pełni gotów, żeby tę analizę poddać badaniem psychologicznym, chociaż myślę, że badania psychologiczne jeszcze nie są gotowe, żeby tak skomplikowaną tezę testować. Ale myślę, że za 50 lub 100 lat może to być możliwe. Moim zdaniem teza ta w moim zamierzeniu nie jest z gruntu nietestowalna i nieweryfikowalna. I myślę, że na przykład takie może być właśnie zadanie filozofii, żeby uprawiać refleksję na takie tematy, gdzie nauka jeszcze nie dojrzała do empirycznego zbliżenia się do nich. Celem filozofii byłoby stawianie, można powiedzieć, wstępnych hipotez, rozważanie, które mogą być spójne, a które nie, tak żeby nauka miała z czym wystartować, gdy będzie już do tego gotowa. Dobrze, kto następny? Proszę, pan. Może jeden uwaga. Ja mam takie dwa krótkie pytania. Znaczy, no, konkludując, no, jakie dyscypliny poza metafizyką mogłyby się ostać, nawiązując do tego, co powiedział profesor Gerbacz, jeżeli zrobił pan założenie, że metafizyka jest jądrem filozofii, jak było z tym na początku,
A drugie to jest poczucie bezpieczeństwa. Przecież mogę mieć różną metafizykę. Mogę, jeżeli twierdzę, że Bóg nie istnieje, albo dusza ludzka jest, dusza ludzka jest śmiertelna, to wydaje mi się, tezy metafizyczne. Ale to w takim razie, jakie poczucie bezpieczeństwa mną kieruje? Wydaje się, że można mieć różną metafizykę, można twierdzić, że różne metafizyki istnieją właśnie. Naturalista powie, że właśnie moja odwaga polega na tym, że ja nie szukam poczucia bezpieczeństwa, tak? Tylko że mówię, jak jest. Zgadza się, oczywiście ma pan rację i dlatego jakby ja właśnie nie chciałbym rozstrzygać mi taką tezami, czy istnieje, czy nie istnieje, czy mają przecież świeże znaczenie. Nie, dlatego, że tak jak powiedziałem, ta potrzeba bezpieczeństwa może być realizowana na różne sposoby, na różne sposoby zaspokajane. Nie musi być realizowana na sposób dyskursywny i na gruncie jakiejś metafizyki, gdzie ja argumentuję. To może być zaspokajane w ten sposób, że ktoś na przykład uprawia matematykę, ktoś inny słucha kwartetu smyczkowego Schuberta, a ktoś jeszcze inny robi porządek w swojej garderobie i ma pewne poczucie, że tak powiem, wprowadzania ładu i kontroli nad niejedną częścią bytu. Prawda? Także ogólnie tak powiem, twierdzę, że metafizyka jest dosyć takim, no, można powiedzieć, elitarnym i wyrafinowanym sposobem odpowiedzi na to poczucie bezpieczeństwa i realizowania tego poczucia bezpieczeństwa. Najczęściej to jest realizowane w religii, dużo częściej niż w religii, niż może znaczy. Jeszcze proszę. Ja rozumiem tą funkcję światła. I proszę tak, bo to trzy głosy i proszę o trzy krótkie pytania. Rozumiem funkcję światopoglądową metafizyki, ale dlaczego pozbawiać jej funkcji poznawczej? Jednak po tysiącleci jakoś wyznaczała, dostarcza tego ogólnego aparatu pojęciowego, które pozwala lepiej działać innym naukom, a ontologia formalna jest czymś takim, co się teraz ewolucyjnie przyjęło, ewolucyjnie sprawdza, dostarcza narzędzi matematycznych, które pozwalają nam matematykę stosować w rozważaniach filozoficznych, etycznych i tak dalej. Jest fajny aparat. Dlaczego tej funkcji poznamy się odmawiać na tej sesji? Jeżeli się to przedstawi, dobrze, bo ci będą protokoły. Jeżeli takie funkcje poznawcze ona spełnia, to absolutnie nie chciałbym jej deprecjonować. Jest to pewne podejrzenie, które nie wiem, jak profesor Szubka wyraził. Gdyby te rzeczy wyeliminować, to nauka by się tak samo dobrze rozwijała. Otóż wydaje mi się, że w stosunku do dużych sfer, części metafizyki, to twierdzenie jest profesora Szubki jest słuszne. Nie jestem specjalistą w najnowszej ontologii formalnej i być może są takie jej fragmenty, które faktycznie są użyteczne w uprawianiu nauki. Absolutnie nie mam nic przeciwko. Dobrze, i jeszcze dwa głosy. Krzysztof Kiedrowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Ponieważ nie mam czasu, to nie będę tutaj mówię, generalnie się nie zgadzam z Pana propozycją, które tu zostały powiedziane, ale chciałem zwrócić uwagę na trzy rzeczy, które są moim zdaniem bardzo cenne tutaj w Pana wystąpieniu. Po pierwsze, jeśli chodzi o tę kwestię twierdzeń filozoficznych, no to naturalnie, że one są nierozstrzygalne w przeciwieństwie do twierdzeń przedmiotowych, które na gruncie aparatu konceptualnego danego są rozstrzygalne. Ale to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, coś bardzo cennego, na co zwrócił Pan uwagę, to jest kwestia subiektywności w metafizyce. Otóż prawdopodobnie Hegel te drogi do absolutu, wskazując na religię, sztukę i właśnie filozofię, zaczerpnął to przede wszystkim z tego, że filozof jest pewnego rodzaju twórcą, tworząc koncepcję filozoficzną. Jeżeli tak miałbym pojmować ten subiektywizm, czy też wpływ prywatnej sfery na metafizykę, to jak najbardziej tak. To my podejmujemy decyzje metafilozoficzne, czyli metafizyczne i te rozstrzygnięcia są autorską jakby decyzją, która będzie decydowała o kształcie systemu. To samo dotyczy warstwy przedmiotowej. Natomiast nie zgadzam się z propozycją tego, żeby to odsunąć do sfery prywatnej. Dlatego, że jak Pan tu wcześniej powiedział, jednak metafizyka powinna spełniać jakieś funkcje poznawcze, ale przede wszystkim kryteria tego, w jaki sposób możemy porównywać ze sobą metafizyki i wymieniać się własnymi właśnie tymi prywatnymi pomysłami i konstrukcjami tego, jak widzimy rzeczywistość, powinno być czymś wspólne, co no, umożliwia dyskusję, bo inaczej to tak jak tutaj wcześniej padł głos, po prostu metafizyka jest wyrugowana i w ogóle nie mamy co. Tylko ja myślę, że to, co jest wspólne, czy mamy możliwe dyskusje, to nie wynika z powodu metafizyki.
Zresztą jeżeli się tutaj dostajemy wyrazuje w takim kręgu metafizyki uprawianej racjonalnej, natomiast nie mamy tutaj przedstawicieli, prawda, filozofii dialogu Heideggera i tak dalej, z nimi się w ogóle nie porozumieli, prawda? I przecież byłoby nam bardzo trudno. Byłoby nam bardzo trudno. Także no, tak krótko mówiąc, nie sądzę, żeby obecność metafizyki była gwarantem tego, że się będziemy potrafili porozumieć. Jakikolwiek metafizyki. Ale taka nie była metafizyka. Ja byś tak to zrozumiałem, że... Nie. Ale też mówił, że metafizyka powinna mieć funkcje poznawcze. Tak jak powiedziałem już wcześniej. Jeżeli ma, to bardzo dobrze. A jeżeli nie ma... Nie, ale to tylko w takim znaczeniu, że rozstrzygnięcia metafilozoficzne względem metafizyki rozbijają się pomiędzy tym klasycznym poglądem, że ona może w jakiś sposób dociekać prawdy, ma do niej dojście, a poglądem lingwistycznym, który całkowicie rubuje poziom przedmiotowy. Tak więc, jeżeli mamy coś robić, to musimy mieć... Właśnie ty prosisz Czuślina, ale przynajmniej musimy jeszcze troszeczkę obiad zjeść. Czy jeszcze jedno pytanie krótkie? Ja kwestię formalną, żeby nie przeciągać, bo dobrze. Kobiet jest równie ważna, a zawsze dwa ciekawe wystąpienia. Dobrze. Kończymy, dziękujemy bardzo za to.